Cześć i czołem, kluski z rosołem. Spokojnie, nie regulujcie odbiorników, to się zgadza. Gramy w Minecrafta. No i tyle. Minecrafta lubiłem od zawsze w sumie. Kiedyś pamiętam, że jak grałem, jechałem sobie pociągiem, to w sumie było jakieś 2 miesiące temu, jechałem sobie pociągiem i miałem swojego laptopa i okazało się, że na laptopie mam... na laptopie mam wersję próbną Minecrafta, gdzie mogłem zagrać sobie godzinę. To miałem później taki niedosyt, że obecnie wychodzę, że to zrobimy. Moi drodzy, tutaj jak widzicie jest nowy świat, który stworzyłem wczoraj tak próbnie, ale my stworzymy sobie teraz nowy świat, ponieważ zagramy sobie na hardkorze. Gramy tylko i wyłącznie na jednym, no po prostu, no jak padniemy, to cały świat się usuwa, tak? Więc dlaczego by nie? Więcej opcji świata. Nie mam pojęcia, czy mam tu zrobić, w ogóle jestem nieprzyzwyczajony do polskiej wersji językowej. No ale w każdym razie, tworzymy świat i wkraczamy w piękną, fantastyczną przygodę. Jak zainstalowałeś Minecraft? Seba, kupiłem Minecraft na stronie Mojanga i tam go zainstalowałem. Zbieram bety, że Kornel nie przeżyje pierwszej nocy. Taktyk, jak ja cię gdzieś spotkam na mieście, to ty nie przeżyjesz pierwszej nocy, gościu. Jak tak możesz mnie szykanować? Dołączamy do świata. Gdzie my jesteśmy? Jaki to jest biom? Gdzie ja jestem? Są grzybki, bardzo fajnie. W ogóle ustawienia graficzne. Rozdzielczość w pełnym ekranie obecna. Nie, czekajcie, rozdzielczość mam. Nie, dobrze, jest ok. Jakość dokładna. Jakość grafiki dokładna, szybka. Nie wiem, co ja mam tutaj jeszcze zmienić. No w każdym razie, wydaje mi się, że jest w porządku. Wracamy sobie do gry. I moi drodzy, mój skin wygląda następująco. Jestem Iron Manem. Tylko Boże, muszę pamiętać, że to jest hardcore, a ja mogę sobie zginąć. W każdym razie, moi drodzy, jak widzicie, to jestem ja, jestem Iron Man. I teraz czas rozpocząć to naszą fantastyczną przygodę, a zaczniemy je oczywiście od walenia drzewa. Tak więc na sam początek rozwalmy pierwsze drzewko. Ciemnodębowy pień. Boże, nie jestem w stanie w ogóle się przyzwyczaić do polskiej wersji językowej. To jest dla mnie szok. Dobrze, zmieńmy sobie to na deski. Z desek sobie zróbmy crafting table. Crafting table postawmy tu. Fantastycznie. Cyk. I teraz boom. I mamy pierwsze narzędzie pracy. Możemy też sobie zrobić kilofa od razu. Ale najważniejsze jest to, że mamy oczywiście topór. Czy tam siekierę? Topór, siekierę. Jak zwał, tak zwał. Teraz walenie będzie zdecydowanie przyjemniejsze. Zwiększyłbym sobie troszeczkę jeszcze jasność. Ustawienia graficzne. Ustawienia czatu. Jasność nastrojowa. Co to znaczy jasność nastrojowa? O, tak. Teraz jest lepiej. Co tu się wyprawia? Gram sobie w Minecrafta. Na chillku. Możemy porozmawiać o wszystkim. O czym tylko chcecie. Porozmawiajcie ze mną na każdy możliwy temat. Muzyka off. Ej, nie mówcie mi, żebym włączył muzykę. Muzyka, mogę ją ściszyć, ale muzyka w Minecrafcie to jest jedna z najlepszych rzeczy. To są najpiękniejsze wspomnienia. Takie, mam wrażenie, że muzyka w Minecrafcie jest taka nostalgiczna. Jest taka... No jest nostalgiczna, jest taka magiczna. Dobra, spójrzmy sobie najpierw to całe drzewko. Będziemy mieli ładnie, pięknie drewna. Liściów tutaj też troszkę jest. Oczywiście mam świadomość, że gruntem będzie gdzieś zaraz znaleźć jakieś owce. Będziemy musieli ruszyć na jakąś piękną podróż i znaleźć gdzieś owce, żeby mieć przede wszystkim łóżko. Bo drewno to jest jedno. Ale owca, żeby mieć wełnę, żeby sobie zrobić łóżeczko, to jest najważniejsza rzecz. Tak więc teraz łowieczko. Sprawdźmy coś na górze, czy coś tutaj widać. Czy gdzieś widać jakąś owcę? Nie, tutaj jest kopalnia, więc trzeba uważać, żeby nie paść.
bo to by się mogło zakończyć małą tragedią. Jest świnka. Świneczkę, którą sobie zjadł. O, tu był pająk! Kuźwa, pająk, nie rób mi tego, nie zabijaj mnie. Ale świnkę też sobie zabijemy, żeby dała nam mięcho. Dawaj mięso! Jezus Maria, ile ty możesz... Zbiłem cały kilo w kuźwa na pieprzoną świnię. O, ta spadła przynajmniej. Kurczak, nie uciekaj. Tu jest gdzieś pająk. Ja go słyszę. Słyszę dziada. W każdym razie. O, żeś ty w mordę kopany. Nie, 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 nie. Pająk, puść mnie. On mnie goni. Nie. Zostaw mnie. Poszedł sobie, dobrze. Pająk, chodź tu, bo jak ja cię pier... Chociaż nie, bo pająk nas może przyatakować. Ej, cykam się, kuźwa, boję się tam pójść, bo jest pająk. Hit, to nieźle. Czuję, że nasze przygody na Minecrafcie się zakończą w tym miejscu. My potrzebujemy wełny. Dobra, moi drodzy, nie będzie pająk pluł nam w twarz. Cyk, robimy sobie miecz. Ale zaraz ci pająk dojadę. Drewniany mieczyk, to jest to. Pająk, nadchodzę. Gdzie ty jesteś? O dobra, świnkę sobie też ubijemy. Dobra, ładnie. Pająk, gdzie jesteś? Gdzie ty? O ty kuźwa, włochaty dziadu. A masz kuźwa. Aha. Aha. Nie ma takiego kuźwa. Bardzo dobrze, łowca potworów. Tak to się robi. Tak to się robi. Piękna sprawa to jest. Fantastycznie. O, jest owca! Owca, owca. Cip, 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 cip. Cip, 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 cip. Ja ci nie zrobię krzywdy. Dobra, dawaj wełnę. Gitara się ma. Mamy tylko jedną wełnę, więc trzeba zabić jeszcze dwie owce. Tylko że tu w cieniu mogą się właśnie kryć potworki. O, jest następna owca! O! Kuźwa, szkieleton! A! Nie! Nie! Nie, Boże Chryste, Panie! Co ty? O, kuźwa! Pająk ty... Nie, 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 nie róbcie mi tego! Nie, 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 szkielet, zostaw mnie, 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 zostaw mnie! Boże, halo, on tam jest! Patrzy się sku... A, dobrze ci tak, kuźwa, żebyś spłonął i spłonąłeś na mych oczach. Ale piękny widok. Owca, dawaj wełnę. Bo ja czuję, że tu może być tragedia. Zresztą po co mi... Boże, zrodziłem się w najbardziej niebezpiecznym biomie, jakim tylko można było. Niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku. A stawić im może tylko... Musisz mieć wełnę jednego koloru. No nie mów mi, że muszę mieć trzy wełny jednego koloru, bo to sprawia, że jestem smutny. Rybko, cip, cip, cip. Chociaż dobra, w sumie na razie sobie możemy odpocząć. Co ja tutaj jeszcze mam? Kuźwa, po co mi jest mak? To też nie potrzebuję. Tu była gdzieś jeszcze owca. O, jest owca, jest biała. Creeper! Kuźwa, dobranoc, dobranoc, dobranoc. Czy on mnie widział? Chyba mnie nie widział. Owca, chodź. Szybko cię zabijemy. Fantastycznie. Dobra, i uciekamy. Uciekamy. Tylko żeby nic na mnie nie wyskoczyło teraz, bo się wystraszę. Tak, wiem, to jest surowe mięso. Nie krzyczcie na mnie na czacie. Mam się tego świadomość. To jest dopiero dzień, co będzie w nocy. Zostawcie mnie w spokoju, ja chcę sobie zrobić łóżko. Musimy uciekać z tego biomu. On jest strasznie. Krowa. A gdzie krowa? Tam i mleko. Ale no, znaczy bardziej mi chodziło o to, że powinna być też owca gdzieś obok. Dobra, jest mięcho. Sprawdź księgę receptur. Dobra, najważniejsze jest to, że tu mamy światło. A światło jest dla nas bardzo dobre. Bo to jest nasz przyjaciel. W ciągu dnia nie ma potworów. Chyba że są takie zacienione biomy jak tamten.
Dobra, ja się nie czuję w ogóle przywiązany do tego biomu, którym byliśmy. Idźmy na poszukiwanie trzeciej białej owcy. To będzie fantastyczna przygoda. Nazwiemy ją... Franek. A po co? O nie, to są te straszne dźwięki. Kuźwa, się boję. Ja czuję, że ja będę piał przy Minecrafcie gorzej niż przy najlepszym horrorze, w jaki grałem, nie? Czuję, że tak będzie. Surowy kurczak. Nie są to najlepsze specjały, jakie by można było zjeść, ale lepsze to niż nic. Surowa wołowina. A akurat surową wołowinę to... O! I co? I tu już był przypał. Dobra. Owco, gdzie jesteś? Bo zaraz będzie noc, a noc oznacza dla mnie, że będę w czarnej dupie. Owieczko, owieczko. Dobra, gdzie jest słońce? Musimy zobaczyć wysokość słońca. Jest świnia. Jest wejście do podziemi. To korzystając z okazji, szybko weźmy sobie troszeczkę fungla. Świetnie. Dobra, może jeszcze jeden. Nie nawalaj mieczem, bo to nowa wersja i wtedy ci się nie liczą ataki. Co? O Boże, to jestem przyzwyczajony do... Jeszcze do wersji, gdzie nie było nawet jedynki, a tu jest 1.14. Czemu mi ktoś wyłączył muzykę? Halo? Proszę mi przywrócić muzykę z powrotem. Z muzyką jakoś się tak czułem raźniej, wiecie? Czyli co? Zwierzęta muszę bić... O, faktycznie, na 3 siada. Raz. 2, 3. Ej, jesteście genialni, czat. Wow. Ewentualnie możemy spróbować znaleźć jakąś wioskę villagersów i tam by można było komuś ukraść łóżko. Biała owca, tak, ile białych owieczek. Owieczko, cip cip, cip cip, cip cip. Jest, Boże, cudownie. Ależ pięknie, już się czuję bezpieczniej. Cudownie. Jaka dzicz, surowe mięso. Oho, zrobiło się ciemno. A to, że zrobiło się ciemno, oznacza dla nas to, że cyk, my sobie tutaj dajemy stół rzemieślniczy. Nas... Czy ja gdzieś słyszę zombiego? Nie, tylko nie... Jezus Maria, robi się ciemno! Już idziemy na górę. Dobra, to jest świetne miejsce do... Możesz spać tylko w nocy albo podczas burzy. Dobra, szybko, niech się robi noc. Szybko noc, szybko noc, szybko noc, szybko noc, szybko noc, szybko noc. Czy już jest noc? Przecież widzę zachód słońca, gro, nie oszukuj mnie. O! Przetrwaliśmy pierwszą noc. Pierwszy dzień w sumie. O! Cudownie. Cudownie. Ależ cud... No raz zróbmy sobie pochodnie. Dobra. I teraz przydałoby się po raz pierwszy już tak oficjalnie gdzieś znaleźć jakiś kamulec. Ale mi się naprawdę ten biom nie podoba, chociaż tu jest bardzo dużo brzozy. Są też jakieś kopalnie albo coś. Ale ogółem to widziałem ładniejsze. Przydałoby się nam troszeczkę kamienia. O, i mówię mam. Jest kamień. Ogarnijmy sobie troszeczkę kamienia. Są drzewa, to będzie dobre miejsce na rozbicie... Chociaż tam jest trzcina, a trzcina, o ile się dobrze orientuję, to... Czy to jest creeper? Boże, nie, dobra, to jest tylko ziemia. Trzcinę cukrową można konsumować. A nie, z trzciny cukrowej można dopiero coś robić. Dobra, sorry, ja jestem łbem. Chociaż ja w rzeczywistości... Cyk. Dobra, jest epoka kamienia, nareszcie. Dobra, zróbmy sobie ich dużo. Zróbmy sobie, pokopmy tego kobla tutaj tak długo, aż się nam nie rozwali kilof po prostu. O, i... Bardzo proszę. Dobra, w ogóle, zrobimy sobie z tego naszą bazę wypadową. Genialny plan. Ziemia, potrzebujemy ziemi. Tak więc, oświetlmy sobie naszą grotę. To jest grota, od teraz to się nazywa grota. Jak na YouTubie są jakieś teraz chałupy, domy, coś tam widziałem, że YouTube, Jupiterzy robią, to my robimy swoją grotę. Zaraz wam zrobię room tour po mojej grocie.
Cyk. Dobra, potrzebujemy troszeczkę więcej ziemi, żeby zrobić z tego lepiankę. Fantastycznie. Pięknie. Cudownie. Ale ładnie. Boże. Aż normalnie się zrobiło od razu jakoś tak rodzinnie, cieplutko. Prawie jak w domu. Dobrze. Zalepię sobie tutaj dziurę. Cyk. I tutaj w dół już pójdźmy. No ty. O nie, zrobiłem dziurę. Halo, trzeba zalepić dziurę. Chociaż to by mogło być jako okno. Ale nie, my tym razem bez okien. Cyk, cyk. Dyrt, dyrt, potrzebujemy dyrta. Potrzebujemy dyrta więcej. Czy gram na komputerze, przyjacielu. Dobra, i jak zrobimy sobie naszą bazę wypadową, to będziemy mogli rozpocząć piękną przygodę. Bardzo fajnie, baza się już powoli robi. Pięknie. No, patrzcie, jak ładnie się od razu zrobiło, cieplutko, przyjaźnie. Tu sobie zrobimy drzwiczki. Cudownie. A tu sobie damy kącik z pochodnią. O! Tu będzie łóżeczko, tu będzie moja mała sypialnia. Ale pięknie, jak przytulnie. Dobra, to teraz trzeba tutaj crafta też położyć. Crafting table możesz być tutaj. I crafting table. Tak, żebyś się oczywiście ładnie komponował. Naturalnie. O nie, tylko nie to. A, szlak, jak się pozbyć tego wszystkiego? Muszę się nauczyć... Nie, co ja zrobiłem? Zestakowałem całe... No dobra, w sumie z drugiej strony to po co mi to tam było? Dobra, mamy ciemne drzwi. Fantastycznie. Ale pięknie! Są drzwi do groty. Pięknie. Moi drodzy, to jest teraz grota przez duże G. Czyż to nie wygląda ładnie? Kuźwa, ludzie robią sobie jakieś domy X i tak dalej, a my mamy piękną, cudowną grotę. Dobra, tak jak mamy już z kobla coś, zróbmy sobie piecyk. Dobra, zróbmy sobie jeszcze coś innego. Zróbmy sobie w końcu kilof z kamienia. O! No, nareszcie. Teraz to jakoś wygląda. Dobra, i możemy sobie tutaj w końcu zrobić mięsko na deskach, tak. Chociaż nie, po co na deskach, przecież mamy węgiel. Z tego bym jeszcze zrobił skrzynkę jakąś, żeby mieć gdzie zbierać jakiś shit. Kuźwa, przecież skrzynka musi mieć na górze miejsce do otwarcia. Oj ma, bardzo fajnie. Dobra, to do skrzynki władujemy pióro, trzcinę, mak, kości. To też można, wełnę, ziemię, surową wołowinkę, a baraninkę zaraz sobie tutaj przypalimy. Oj, pieczone, już jest pieczony schabik. Ważne, włącz język śląski. Co? Dobra, super. Czy już jest noc? Nie, jeszcze nie. To my zaraz sobie ruszymy na jakąś piękną przygodę, coś czuję, moi drodzy. Coś tak myślę, że tak będzie. Dobra, tymczasem z bruku zrobimy sobie jeszcze kilka kiloków trzeba zrobić. No teraz to damy radę zrobić tylko jeden, ale ogółem jak mamy ruszyć na wycinkę drzew, to potrzebujemy surowca. Tak więc poszerzmy sobie grotę. Pięknie się, już się tli w kominku, od razu jakoś tak człowiekowi się cieplej na serduszku robi, prawda? Dobra, dechy się dużo szybciej palą niestety. Dobra, cyk, cyk, cyk. I teraz cyk, cyk. Pięknie, dobra. Tak więc, mamy kilofę, mamy siekiery, fantastycznie.
A drzwi są nam niepotrzebne. Po co mi drzwi? Do skrzynki drzwi. Wyjazd. Coś tutaj jest? Jest jedzonko. To dajmy jeszcze surową. Na 8 deskach to się powinno całe przepalić. Daj więcej pochodni. No dobra, tak będzie nad domkiem. Aj, czy ja oznaczyłem dobrze dostatecznie grotę? Tu jest tylko pochodnia. Nie, to powinna być taka... Halo. Nienawidzę tych dźwięków. W sensie, kuźwa, ja wiem, że to jest gra dla dzieci, ale te dźwięki są czasami takie creepy. A wiem skąd te dźwięki. Tam jest jakaś tajemnicza grota tajemnicy. Zaraz na nią uderzymy jak nic. Dobra, tu jest ładnie oświetlone wejście. Dzień dobry. Pyk. Dobra, mamy mięcho, mamy ekilofy. Zaraz będziemy ruszać na naszą piękną, fantastyczną przygodę. Tylko jeszcze sobie zrobimy jeden. Niech będzie jeszcze jeden toporek. Tak jak już, tak. Akcesoryjnie. Tego zużyjemy i będzie fajnie. Dobra. Jak tu się już przepali całe mięcho, to przepalimy sobie też deski przez deski i wtedy będziemy mogli sobie zrobić, chociaż nie, to właśnie nie, nie możemy przepalić sobie tutaj węgla, tylko to możemy przepalić tylko tylko deski. Więc niestety, czytaj czat. Miecz. Faktycznie, bez kitu, dobra, dobrze, żeby mi podpowiadacie, mieczyk jest potrzebny. Dobra, to jednak to otworzymy. Przyda się też zdecydowanie kilka mieczów. Spal tę drewnianą siekierę. A ja ją mogę przepalić? Andezyt? Na co mi ten andezyt? Nie wiedziałem, że to mogę przepalić. Ej, to jest cudowna wiadomość. Czy mogę tym coś spalić? A co ja chciałem przepalić? Deski? Nie, desek przecież nie mogę. Dobra, wracając. Mamy to, cyk, cyk. Są dwa mieczyki. Fantastycznie. Dobra, to teraz mieczyk sobie damy też tu. I okej. Czy coś jeszcze tutaj mogę przepalić? Nie wydaje mi się. Czy jest noc? Nie, nie ma nocy. Więc ja sobie przepalę. Ja sobie przepalę piasek i sobie zrobię tu okno, żeby nie musieć cały czas wychodzić z domu, kuźwa, czy jest noc. Co za łeb wychodzi i sprawdza cały czas, jest noc? Aha, no to niezłe okno sobie zrobiłem. A tu? O, tu! Tu jest pięknie. Tu jest uroczo. Fantastycznie. Po co ja tu... Przecież ja mam drzwi. To ja sobie mogę tu wstawić drzwi. A dlaczego by nie? A jak najbardziej. I to będzie Kuźwa! Jeszcze raz. Tu drzwi. Tak, fantastycznie. Dobra, czy to się przepaliło? Tak, mamy szkło. To teraz. Jak mamy szkło, to sobie dajemy tu cyk. Drzwiczki. No i patrzcie, jak pięknie. I ja już spoglądam przez moje okno i stwierdzam, że jest ciemno. Zatem idziemy spać i przeżyjemy noc drugą. A jak? I teraz jak już wstaliśmy, jesteśmy wypoczęci, możemy sobie skonsumować wszystko ładnie, pięknie. Zostawimy sobie drzwiczki, zostawimy sobie to i owo. Przydałoby się nam pochodnie. Więc... Na teraz zrobimy sobie patyki i zaraz chyba powinniśmy znaleźć węgiel, tak po prostu. To sobie wtedy zrobimy już na bieżąco. A teraz, moi drodzy, ahoj przygodo, jak mawiał klasyk, czy jakoś tak. Pójdźmy do tego, co nas wzywało. A wzywało nas chyba to tu, tak mi się wydaje przynajmniej. Pamiętajmy, Nexium, grasz na hardkorze. Niebezpieczeństwo czyha się za... O, no to kuźwa faktycznie, kopalnia roku, nie? Jesus. A ja tu już myślałem, że... O, my nawet nie ma żadnego węgla. Dobra, ale tu gdzieś było więcej, bo tu jest w ogóle cała... O, tam widzę jakąś czarną dziurę i tam wchodzimy. Tak jest, tutaj wejdę. Mhm. Tu jest jakieś wejście takie dolne. Oho. O, gdzie słyszałem szkieletora skurczybyka? Szkieletor skurczybyk, słyszę cię. Ty jesteś tutaj. Albo u góry, albo tu. Mieczyk. O,
Oho, jest jaskinia. Tylko żeby bez creepera na twarz. Dobra, bez creepera na twarz, udało się. Ale węgla to ja tutaj nigdzie nie widzę. Dobra, wiecie co, normalnie zbóżmy całe drzewo po prostu i przepalmy drewno. I tyle, to będziemy mieli węgiel drzewny. Nie ma co... Nie ma co czekać też tyle. A przydałoby się nam już coś do oświetlenia drogi jakoś tak. Tak więc, najpierw musimy przepalić sobie dechami drewno. Jak przepalimy sobie dechami... deskami drewno, to wtedy będziemy mogli pomyśleć, co dalej, co dalej. To jest węgiel. Bardzo fajnie, cyk, cyk, cyk. O, i oświetlimy sobie też tu. Pym. Dobra, tu nam powinno... 11, trochę mało, ale dobra, zrobimy, poczekamy sobie jeszcze na dwa kawałki węgla i ruszamy tam, w tamtym kierunku idziemy, jak najbardziej. Tam ruszymy, a tymczasem wróćmy do chałupy, proszę zamknąć drzwi, kuźwa, zamknąć drzwi powiedziałem. Fantastycznie. Dobra, cyk, mamy to. Węg, węg. Dobra, fantastycznie. Okej. Okay. Tak przygotowani, myślę, że możemy ruszyć na naszą przygodę. Mamy jedzenie? Mamy. Zbierz drewno, a potem CHT zbuduj. Przyjacielu, wszystko w swoim czasie. Teraz ruszamy na prawdziwą w końcu przygodę. Tylko pytanie, czy wchodzić górą, czy dołem? Bo ja myślałem, że to jest to samo, a to jest jednak coś innego. O! Nie! Jezus Maria! Chryste panie, myślałem, że zginę jak ze kuźwa! Szkieletor, skurczybyk, nie? A cię zaraz dojadę. O, ty masz skórzaną... Nie! 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 Nie, obserwuj świat, co to znaczy obserwuj świat? To niezłe, szkielet ty skurczybyku, dojadę cię. Co tu było? Zobaczmy, co mnie dalej czekało w przygodzie. Nie renderuje mi się świat, fantastycznie. A miałem taką piękną... Jest mi przykro i to ten szkieletor skurczybyk, nie? Ale to długo trwało. Grota, takie piękne wspomnienia były. Aja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 j
Tryb jednoosobowy. Czas go usunąć. Ale to były piękne wspomnienia. Tryb wieloosobowy. Czy ja mogę dołączyć tak tutaj po prostu szukanie gier sieci lokalnej? To nie. A czy ja mogę, nie wiem, otworzyć serwer? Nie, też nie mogę. Minecraft Realms. Narrator! Przycisk narrator. Czyta wszystko. O kuźwa, narrator. Nie. Czyt. Nie, narrator. Nie, dziękuję. Autoskok wyłączony, tak, dobrze.